Witam. Witam we wzorze na życie. W dzisiejszym odcinku chciałbym kontynuować temat mięsa. Planeta stoi na skraju katastrofy klimatycznej i nie jest za dużo mówienia na ten temat. Mówiliśmy o tym, jak spożywanie mięsa wpływa na konsumpcję mięsa, hodowla mięsa przemysłowa. Jak to wszystko wpływa na atmosferę. Ile lat zostało nam do całkowitej katastrofy? Teraz dwa słowa o wodzie. Brakuje wody dla ludzi. Ziemia pustynnieje. Jest takie zjawisko. To ma swoją dynamikę. Tymczasem jedną trzecią zasobów wodnych Ziemi zużywają hodowle przemysłowe zwierząt. Jedną trzecią, podczas gdy dla ludzi brakuje wody. To jest sytuacja absurdalna. Ech, idźmy dalej. Rocznie ludzkość spożywa. 70 miliardów zwierząt hodowlanych. Ludzie zabijają w hodowlach przemysłowych rocznie 70 miliardów zwierząt hodowlanych. I teraz co się dzieje dalej? Każda restauracja, każdy sklep, każde gospodarstwo domowe ma jakieś e, niezużyte zapasy mięsa, ma żywność przeterminowaną. To jest zjawisko niestety Powszechne w krajach cywilizowanych. I z wyliczeń, z przeliczenia żywności yy, przeterminowanej, tej, która jest wyrzucana na śmietnik co roku, wynika wprost, że 12 miliardów z tych 17 miliardów idzie na śmietnik. Ludzie, 12 miliardów zwierząt, zatruwa. Gazami cieplarniany, cieplarnianymi i metanem, atmosferę. 12 miliardów zwierząt zatruwa wody gruntowe fekaliami. 12 miliardów zwierząt je uprawy, pasz tylko dla nich i pije wodę, której brakuje dla ludzi, po to, żeby trafić na śmietnik. To jest y, rzecz, która jest niebywała, ale to są cyfry. Apeluję y, o to, żebyśmy ciągle zastanawiali się nad tym czy musimy spożywać mięso czy musimy utrzymywać na ziemi hodowle przemysłowe zwierząt idźmy dalej chemia przeciętny polak przeciętny polak zjada w mięsie rocznie 2 kg czystej chemii to są ulepszacze smaku to są konserwanty, to są y, sztuczne barwniki, to jest wszystko to, czym faszerowane jest mięso. Dwa kilogramy czystej chemii. Y, oczywiście niewielka część tej chemii, y, gdyby została spożyta bezpośrednio, zabiłaby człowieka. Spożywana w mięsie w ilości przeciętnej, dwa kilogramy. Przeciętnej to znaczy, że są tacy, którzy jedzą cztery kilogramy, bo są tacy, którzy nie jedzą w ogóle. Zatem przeciętne spożycie dwóch kg mięsa rocznie, dwóch kg chemii zawartej w mięsie rocznie, powoduje to, że żyjemy, ale powoduje to, że to stanowi bezpośrednią przyczynę chorób nowotworowych. Bezpośrednią przyczynę chorób nowotworowych. Nie na darmo Światowa Organizacja Zdrowia. Umieściła mięso na liście produktów zagrażających zdrowiu i życiu człowieka. Światowa Organizacja Badań nad Rakiem, Światowa Organizacja Badań nad Rakiem umieściła mięso zwierząt hodowlanych w tak zwanej pierwszej grupie ryzyka. To znaczy kancerogenów, to znaczy czynników, które wpływają bezpośrednio na powstawanie chorób nowotworowych. Pierwsza grupa pierwsza grupa to jest azbest i papierosy. Czyli mięso znalazło się obok azbestu i papierosów jako czynniki szkodliwe. Idźmy dalej. Obróbka mięsa. Człowiek mięso smaży, człowiek mięso grilluje, człowiek mięso pekluje i wędzi. poddaje je obróbce chemicznej i termicznej w każdym wypadku zarówno w przypadku obróbki chemicznej jak i szczególnie termicznej szczególnie kontaktu bezpośredniego z ogniem bezpośredniego z ogniem powstają substancje na skutek reakcji chemicznych w które wchodzi tkanka mięsa które są jeszcze bardziej trujące niż chemia która jest zawarta w mięsie. Powstają nowe toksyny. A więc obróbka przynosi jeszcze dodatkowe zagrożenie dla człowieka. Dalej. Mięso zawiera cholesterol, mięso zawiera kwasy tłuszczowe, mięso zawiera y, mnóstwo składników, które są y, bardzo szkodliwe dla człowieka, ale nie zawiera na przykład chlorofilu. Które zawierają rośliny. Dlaczego mówię o chlorofilu? Dlatego, że chlorofil, czyli to, co pozyskujemy z zielonych części roślin, to jest to, co jest niezbędne do produkcji hemoglobiny. Otóż, gdybyśmy jedli mięso tylko, to wpadlibyśmy w anemię. Statystyki pokazują jednoznacznie, że ludzie, którzy są y, monodietetyczni, nastawieni na mięso. Znacznie, znacznie statystycznie częściej zapadają na choroby krwi anemię niż weganie, wegetarianie lub choćby ludzie, którzy próbują zrównoważyć dietę z roślinami, mięsa, z roślinami. Jest to dodatkowy, dodatkowy czynnik, który bardzo mocno przemawia za tym, żeby zamienić mięso na rośliny. Do trawienia mięsa do trawienia mięsa zużywamy znacznie więcej kalorii znacznie więcej kalorii niż do trawienia roślin zatem ludzie którzy jedzą mięso w nadmiernych ilościach bilansują utratę kalorii na trawienie i pozyskiwanie kalorii z tego mięsa niestety w sposób ujemny odczuwa się po mięsie po spożyciu mięsa raczej zmęczenie niż przypływ energii. Poza tym jest jeszcze jedno bardzo ważne, coś co należy powiedzieć. Otóż przy trawieniu mięsa człowiek zużywa ogromną ilość witamin. Ogromną ilość witamin, której nie zużywa przy trawieniu roślin. Zatem dodatkowy czynnik powodujący np. anemię lub generalnie osłabienie. Systemu odpornościowego, immunologii człowieka, zatem umożliwiającego dostęp wielu, wielu chorób, które będą korzystały z tego, że mamy osłabiony system odpornościowy. Osłabiony, bojemy mięso. Wydaje nam się, że będziemy silni, bojemy mięso. Nie, osłabiamy tym samym układ odpornościowy, bo wytracamy na trawienie tego mięsa yy, witaminy. Chciałbym jeszcze jedno powiedzieć, dużo cyfr dzisiaj chcę podać, ponieważ chcę bardzo przemówić do Państwa wyobraźni. Z raportu polskiego Greenpeace, wiemy wszyscy, czym jest ta organizacja. Z raportu tego rocznego Greenpeace wynika, że 22% krów idących na ubój i 35% świń idących na ubój. To są. Chore zwierzęta, zwierzęta, których mięsa nie powinno się spożywać. To jest oficjalny raport Greenpeace. 22% krów, 35% świn. I co się dzieje? Otóż po uboju mięso, które wychodzi z zakładów mięsnych w postaci wędlin lub mięsa po w 99% nadaje się do spożycia. Czy ktoś z Państwa potrafi przeprowadzić działania arytmetyczne, które uzasadnia taki otóż rachunek podany w oficjalnym raporcie Greenpeace? To jest niebywałe, ale to jest niestety prawdziwe. Zatem kończąc dzisiejszy odcinek, kolejny poświęcony temu, żeby. Zrezygnować z jedzenia mięsa w wielu, w wielu celach. W celu ratowania planety, po pierwsze, w celu ratowania własnego zdrowia, po drugie, kończąc ten temat, yy, proszę, przeanalizujcie te cyfry. Pomyślcie o tym, yy, o tych 12 miliardach zwierząt, które idą na śmietnik. Pomyślcie o tych 22% krów i 35% świn, nie nadających się do spożycia, które wychodzą potem nadające się do spożycia. Pomyślcie o tym, ile kilogramów czystej toksyny, trucizny spożywacie wraz z mięsem, i jak dalece osłabiacie układ odpornościowy i jak dalece pozwalacie sobie na rabunkową gospodarkę witaminami, jedząc mięso. Wszystkiego najlepszego. Do zobaczenia w następnym odcinku. Oglądajcie Wzór na życie. Dziękuję bardzo.